Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Souls & Sanctuary, moi drodzy. I jak widać, pewne zmiany, mianowicie mamy 11 czerwonych kolb. A to dlatego, że akurat oddałem przedmioty potrzebne tutaj przywódczyni, czy raczej przywódcy naszego tutaj zgromadzenia, dzięki czemu mamy po prostu więcej tego. Mamy również fiolkę podwzroczności, tak? Wiadomo, mamy tutaj niewidzialnych wrogów, chcąc nie chcąc. Wydaje mi się, że będziemy dalej kontynuować zwiedzanie tego miejsca, bo tutaj jeszcze wszystkiego nie odkryłem. Przynajmniej mam takie dziwne wrażenie, że wszystkiego nie odkryłem, więc idziemy sobie po prostu sprawdzać. A co my tu mamy? A mamy tu pewnie, znaczy mamy wiadomość na pewno. Lewo troll, tarcza skrada się unik. Troll? A wiecie co, nie, łyknę sobie. A właśnie, to o czym mówiłem, nie? Dobra, cyk. Bardzo fajnie. Tylko nie wiem czemu troll. Nie mam pojęcia czemu troll, no ale okej, nie wnikajmy w to. Przy okazji, jeżeli ten materiał, kurczę, jeżeli ten materiał się spodobał, to oczywiście zapraszam do tutaj skomentowania go, do łapki w górę, tak żeby po prostu te materiały po prostu były coraz bardziej dostępne dla innych, tak? Więc jeżeli spodoba wam się przede wszystkim, tak? Bo jeżeli się nie podoba, no to nie ma sensu dawać łapki w górę. Może być łapka w dół, no wiadomo. Różne są do tego podejścia. Przy okazji, tu chyba na lewo nie szedłem. Miałem takie wrażenie, bo poszedłem na prawo ostatnio, a na lewo nie. No i proszę bardzo, ale czy mamy... Nie, nie mamy tutaj mimika, więc możemy spokojnie sobie wziąć skarb, którym jest kruk skorpiona. A zaraz zobaczymy, co to jest. Ciężka, wyściełana zbroja płytowa pustynnego wartownika królewskiego gwardzisty Skull Kaas. I to jest klasa ciężki pancerz, przed cięciami bardzo dobry, przed ciosami słabszy ogólnie, teoretycznie słabszy, ale i cięższy, o dziwo. Zobaczcie, tutaj mamy wagę 23, natomiast tu mamy 36, naprawdę grubo. Myślałem, że ten pancerz właśnie z wilgłego rycerza, tego, który mamy po prostu teraz, jest no, najcięższy, ale jak się okazuje, jednak nie. I tak się w sumie zastanawiam, czy... Kurczę, ja nie za mało wytrzymałości dałem, nie? No bo... Kurczę, powiem wam, że to byłoby mega zastanawiające. Dobra, tutaj oczywiście byliśmy, ale wiecie, chcę się jeszcze dokładnie rozejrzeć w tym miejscu, bo... Hej, może coś pominąłem. Jest bardzo to możliwe, że coś pominąłem. O nie. Mamy również windę. Tą nieszczęsną windę, która załatwiła mnie ostatnio. A zresztą widzieliście, tak? No to było dosyć wredne, w sensie, że... spadłem pomimo tego, że byłem na windzie, tak? W sensie na tej platformie. I to jest mega zastanawiające, dlaczego tak to się stało. No dobra, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, to już było. I czasu już nie cofniemy. No mówi się to Rodo, tak? Przy okazji, w poprzednim materiale, moi drodzy, zdobyłem worek ziemi. I on może być dosyć ciekawy, bo pamiętam, że był NPC jeden, który no chciał właśnie takiego worka ziemi. Pytanie tylko, o, bezpiecznie skacz, przyjazny upadek. Nie, na razie nie. Wiem, że tutaj był boss, więc pójdziemy do niego. Słaby do cięcia, moc tajemna, płomień. Moc tajemna, tak? Że nie wiem, moc tajemna jest odpowiedzią. A zobaczymy, bo w sumie dlaczego nie? Akurat tych poplamionych stronic mamy naprawdę sporo, więc możemy sobie użyć takiej mrocznej energii. I mamy trzeci baranek. Tylko, czy to aby na pewno jest baranek? Serio? To jest baranek? Nie wiem, co to jest. Dobra. Pierwsze ciosy. No, tragedii nie ma, chociaż... Oła. Dobra, nie jest tak najgorzej. Mogło być lepiej. Obrażenia, jakie my zadajemy, no szczerze mówiąc, są średnie. Znaczy, też tragedii nie ma, tak? Nie ma tragedii, ale no mogło być lepiej, mogło być lepiej. Dobra, pijemy. O właśnie, to jest całkiem spoko atak, bo możemy... O właśnie, uniknąć. Zobaczcie, jakie my obrażenia robimy, nie? To naprawdę nie są duże obrażenia. To naprawdę nie są aż tak duże obrażenia, jak mogłoby się wydawać. Będziemy błogosławieństwo, zobaczymy. O nie. Dobra, oberwaliśmy trochę, no niewiele.
wiecie co? Błogosławieństwo jest lepsze, w sensie niż ta poplemiona stronnica. Błogosławieństwo jest o wiele lepsze. Ale może to też wynika z tego, że po prostu szliśmy w tutaj mądrość, tak, w modlitwy, więc możliwe, że to po prostu też przez to. Mamy go! Mamy bossa za pierwszym razem już na początku materiału, moi drodzy. 20 570 soli i do tego odblokowano osiągnięcie The Sacrifice. Poświęcenie. Dziób trzeciego baranka. Swoją drogą chyba zapomniałem przeczytać opis poprzedniego bossa. Także bardzo przepraszam. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli o tym zapomnę. Bo tak też się zdarza niestety. A tylko gdzie to było? To chyba było... Zaraz, worek ziemi, właśnie. Jutowy worek ziemi pełen ziemi. Zapięcie wygląda na wykonane z metali szlachetnych i minerałów. Dlaczego więc zawartość jest tak zwyczajna? A i zaraz, mieliśmy inkwizytora na pewno. Jest. Prochy Alasdaira, nietykalnego inkwizytora. Alasdair dostrzegł grzech w kopule światłości i zdołał ją z niego oczyścić dzięki swemu niezachwianemu oddaniu. Czy w tym niegodziwym świecie rozkwitłaby prawość, gdyby nie bezinteresowne czyny świętych mężów? Prochy mogą zostać użyte jako materiał transmutacyjny. I mamy jeszcze dziób trzeciego baranka. Dziób trzeciego baranka, hipogryfa i strażnika kopuł zapomnianych, który niegdyś patrolował przez tworza i chronił pielgrzymów przed bandytami i łupiszcami. Poświęcił się służbie dla inkwizytora. Proszę bardzo, czyli ci posłowie są po prostu ze sobą związani. Jeden drugiemu służył. Chociaż ten, można powiedzieć, ten... Gryf jest mocniejszy. A kogo my tu mamy? Niezwykle cudowny, przerażający ty. To powietrze jest takie nieruchome. Przyciągnęło mnie do tej kopuły coś, czego nie pojmuję. Jest tutaj tak samotnie. Brakuje mi przyjaciela, ale odepchnąłem wszystkich, których kocham. Powiedz mi, czy słyszałeś o twardoświetle? Nie. W takim razie ci opowiem. Twardoświatło opisywane jest jako skrystalizowane promienie księżycowe. Widzieć i dotknąć go mogą tylko ci, którzy posiadają piętno twardoświatła. Ale nawet ci, którzy nie mogą dotknąć twardoświatła, widzą jego ślady. Chciałbyś nosić piętno, prawda? Jak najbardziej. Kolejne. Tak jak myślałem. To bardzo proste. Przyjmij to piętno. Kolejne, moi drodzy, kolejne piętno, swoją drogą, nie wiem ile ich mam, ale sporo, piętno twardo światła. Ty też jesteś tutaj, aby pomyśleć, prawda? Oczywiście lubię samotność, ale możesz do mnie dołączyć. Lubię myśleć o tym, jakie znaczenie ma to, co robię. Dokonuję prawdziwych zmian. To właśnie daje temu światło. Aha, i zobaczcie, i chyba chodzi o te promyki, tylko na jakiej zasadzie to działa, w sensie... Zaraz zobaczymy. Moc słowa zawarta w piętnie daje noszącemu władzę nad materią. Załóż to piętno, aby nasycić swą pochodnię światłem, które sprawi, że tajemna, błękitna materia stanie się namacalna. Zaraz zobaczymy. Faktycznie, zobaczcie, moi drodzy. A takich obłoków, powiem wam szczerze, trochę było w świecie gry. Naprawdę. Znaczy, wiecie, na początku myślałem, że to no, obłok jak obłok, nie? W sumie nic specjalnego, ale powiem wam szczerze, zresztą tego typu obłoki chyba nawet były w ziguracie, tam gdzie tak się plątałem, tak? Bez sensu zresztą. Także ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie. Jak będzie trzeba któregoś odcinka po prostu wrócić do pewnych miejsc, których no nie mogłem odwiedzić, albo które były... wiecie, dla mnie niedostępne. Przy okazji zobaczymy, czy faktycznie będę mógł zaskoczyć. Tylko kurczę, powiem wam, trochę szkoda mi tej soli. To jest głupie, w sensie, a jeżeli zginę, albo dobra. Wiedziałem, że to była wiadomość trolla, no ale kurczę, no musiałem spróbować, nie? 4612 soli, no trudno, wrócimy sobie po to. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję, że tak właśnie będzie, że uda mi się dotrzeć tam w jednym kawałku, bo jeżeli stracę to wszystko, no to powiem wam, że się troszeczkę załamę. Troszeczkę tak. Przy okazji tutaj wiem, że są niewidzialni, no i właśnie, niewidzialni wrogowie, nie? No to nie wróży nic dobrego.
powiedziałbym nawet bardzo źle to wróży. Na szczęście padają od jednego uderzenia, więc powiedzmy, że jakoś to rekompensuje ich niewidzialność, ale kurczę, no są niewidzialni, tak? No to wiele mówi. To naprawdę bardzo wiele mówi. Aha, tutaj są. Raz. Jest, fiolka. Od razu ją łyknę. Pięknie. I czerwony odłamek. A, no trafił, ale na szczęście nic specjalnego. No i dobra, skakujemy. I chyba to było tutaj, jeżeli pamiętam. A pamiętam w sumie całkiem nieźle. Dziwne, co? Zaraz, czy tutaj nie było jeszcze tych duchów? Dobra, na dwa uderzenia. Pójdziemy sobie oczywiście w siłę. Albo wytrzymałość. No wiecie, różnie może być, nie? Dobra, ja zrobię coś takiego. Raczej tutaj nie powinien mnie sięgnąć. Z naciskiem na nie powinien. No i dobra. Oleliśmy go. Trudno. O, jest, dobra. Mamy to. Dziękuję. Bardzo dziękuję za sól. I wiecie co? Ja sobie wrócę. Ja sobie teraz bezpiecznie wrócę do sanktuarium. Nie ma takiej opcji, że ja teraz zrobię coś głupiego. No przynajmniej wiem, że to była wiadomość trolla. No podejrzewałem, że tak może być, ale hej, no z drugiej strony mogło tak nie być, nie? No właśnie. Ale czy mamy jakąś sól, taką wiecie, w paczkach? I chyba mamy. Tak, worek pełen soli. I mamy tego aż 500. Dodatkowo czy coś mamy jeszcze? Nie. Więc teraz możemy sobie spokojnie poawansować. Voila! Kolejne czarne perły do nas lądują. Drzewko umiejętności. Mamy tych pereł aż 5. Czy to znaczy, że będziemy mogli w końcu mieć miecznika na poziomie 5, czyli tym maksymalnym? Ale w mojej drodze, jak najbardziej tak. Kupujemy i mamy miecznik klasy 5. Dodajemy jeszcze 5 punktów siły, czyli mamy naprawdę mnóstwo siły. W zasadzie tyle samo co wytrwałości. To dosyć zabawne. No i teraz powinniśmy zadawać jeszcze większe obrażenie niż normalnie. Przy okazji mamy również mnóstwo pieniędzy, więc tak, czy możemy postać modlitwę? Możemy. To jest eteryczna interwencja. Tymczasowo poprawia obronę przed atakami magicznymi. To nawet nie byłoby głupie. Kupię to sobie, bo teraz myślę, że będę inwestował w wytrzymałość i w wiarę, tak? W modlitwy. Myślę, że to będzie lepsze. Bo wiecie, takie wzmacnianie siebie jest naprawdę bardzo dobre. No i oczywiście kupimy, tak? Kupimy sobie te błogosławione stronnice, dopóki nasza jakby moc, można powiedzieć, no wiary, nie będzie zdecydowanie taka, no większa, no to myślę, że nie ma sensu korzystać jakby z tej mocy, tylko możemy korzystać z stronic, tak? No i dobra, wiecie co? Teraz to sobie ruszymy właśnie do ziguratu. Do ziguratu, do którego chciałem wcześniej pójść. Tylko nie mogłem. To czy w sensie mogłem, ale no niewiele mi to dało, bo zaraz. A, no tak. Dobra, to wiecie co? Pójdziemy sobie na przykład na cuchnące mokradła i stamtąd przeniesiemy się dzięki, już wam mówię zresztą, dzięki, o właśnie. Dzięki niemu i teraz będziemy mogli pójść już do ziguratu prochów, bo po prostu tego NPC-a tam nie ma. Tutaj mamy tylko kapłana. I teraz wydaje mi się, że spokojnie powinniśmy poradzić sobie ze sobą. Zobaczcie, widzicie te obłoki? Właśnie o to mi chodziło. Teraz tak, to zdejmiemy i to zdejmiemy, to nam jest w ogóle niepotrzebne. A w sumie mamy te stronnice, to dlaczego mamy ich nie używać? Proszę bardzo, dwa uderzenia, nic specjalnego. I teraz, o właśnie. I teraz możemy się tu dostać. Teraz możemy się tu dostać, moi drodzy. Właśnie o to chodziło. A, pięknie, dwa uderzenia. Myślałem, że go nie złapię, wiecie? O, a tu mamy skrzynkę na dole. Tylko czy ja, jak tam się to dostanę? Może na razie pójdziemy tutaj, żeby tak nie skakać z lewa na prawo, z prawo na lewo. Wiecie o co chodzi, tylko skupić się na eksplorowaniu tak swobodnym. Gdzie on uciekł? Pewnie do pułapki, na bank do pułapki, na 100%. Aha. Tutaj mamy właśnie tego nieumarłego kapłana. No chodź. Oho. Pięknie, dobra. Załatwiony.
Tego się nie spodziewałeś, gnido. No ale niestety nie mogę go sięgnąć. No nie, nie mogę. I tyle. Cztery uderzenia. Takie klasyczne bez wzmocnienia, nie? Trochę słabo. Dobra, wchodzimy sobie na górę. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o Salton Sanctuary, bo w sumie jakoś... O! Jakoś niedużo wiadomości ostatnio, można powiedzieć, pod tymi filmami. I zastanawiam się, czy po prostu wam ta seria się nie podoba. Wiecie, no mi akurat gra się bardzo podoba, więc ja i tak ją przejdę. Ale jestem po prostu jestem ciekawy waszego zdania na temat Salton Sanctuary, tak? Bęk, dobra, wracamy. Znaczy wracamy, idziemy tak no do góry nogami, nie? I to nie jest coś, co jest moim, że tak powiem, moją ulubioną stroną, nie? No, nie oszukujmy się. A tutaj... O nie, 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 nie! No właśnie. 17264 soli materializuje się jako istota z tego świata. No bo zginąłem, można powiedzieć, od upadku. W sumie w ogóle częściej teraz ginę od upadku niż od wrogów. Co jest dosyć zabawne. Nawet bardzo powiedziałbym zabawne. Co tylko ciekawe, czy jest w ogóle możliwość, żeby ta pochodnia się wyczerpała, nie? Bo... Wiecie, no dużo z tej pochodni nie korzystamy. Zazwyczaj, jeżeli już korzystamy, to na przykład z mocy światła, bo dlaczego nie? Pochodni zazwyczaj używamy, no teraz, do tych specjalnych umiejętności, jeśli chodzi o czerwoną barierę, albo jeśli chodzi o barierę, teraz, znaczy barierę, to ten obłok błękitny, nie? No i dobra, udało się odzyskać. Teraz na spokojnie. I jeszcze raz spróbujemy. Dla mnie najgorsze jest właśnie chodzenie na odwrót. W sensie, ciężko mi się przestawić. Wiecie, tak chodzenie do góry nogami. W sensie, no dla mnie to jest... Znaczy, owszem, to jest bardzo ciekawe, interesujące i nie powiem. Ciekawa perspektywa. Ale no dla mnie jest to... Trochę męczące. Zaraz, bo tak guzik widać, więc fajnie byłoby... O, właśnie, skoro mamy tu pochodnie, o pochodni była mowa, no to dlaczego z niej nie skorzystać? O, proszę, i zejdziemy sobie. No, nareszcie. Tu również możemy chyba jakoś tam zeskoczyć po te skarby, tylko szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak. A skoro mowa o ciemności, no to voilà. Niech światło oświetli nam drogę, tak, takie, można powiedzieć, masło maślane. Fajnie, mamy skrót. Mamy skrót oraz mamy skrzynkę, która jest mimikiem. Ha! Na dwa uderzenia. No, spodziewam się czegoś więcej. Nawałnica ognia. No, czar prawdopodobnie. Nic dla nas. Trochę szkoda, bo... Chociaż kto wie, może zrobimy sobie przecież serię z Souls and Sanctuary Czarodziejka. Bo dlaczego nie? Uuu! Moi drodzy, mamy bossa. Tylko, czy tutaj w pobliżu nie ma gdzieś... Bo właśnie, ja w sumie... Tak, niby nam się otworzył skrót. Wszystko fajnie. Tylko, czy przypadkiem nie mamy gdzieś... Wiecie, na przykład... jakby to nazwać? Swego rodzaju kapliczki, wiecie o co chodzi? Bo mamy skrót. No fajnie, fajnie, mamy skrót. Niby daleka droga nie jest, nie? Albo na przykład tutaj. Jestem ciekawy, jak tam się można dostać. Serio, bo nie mam totalnie pojęcia. Ale dobra, wiecie co? Trudno. Spróbujemy sobie zawalczyć z bossem teraz. Jesteśmy w sumie w pełni zdrowia, mamy tylko troszeczkę zmniejszoną wytrzymałość, no ale wiadomo, to jest koszt po prostu, no cudów, tak nazwijmy to, czyli modlitw. Oczywiście błogosławiona stronnica. I lecimy, kto to może być bossem? Uschły król. No pasuje w sumie do tego miejsca jak ulał. O kurcze. O kurcze, powiem wam, że obrażenia są słabiutkie. Słabiutkie, słabiutkie. Oho, oho. A on atakuje ogniem. Czyli w sumie naszą słabością. I jeszcze ma jakieś lasery. Dobra. Wykorzystamy moc nożyczek. O nie, 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 nie. Dobra, błogosławieństwo. Nie, 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 nie. Dobra. No powiem wam, nie spodziewałem się.
Ale no teraz obrażenia były potężne. Leczymy się, leczymy, leczymy. Dobra. Pięknie. Nożyczki naprawdę dają radę i mamy go. Mamy drugiego bossa za pierwszym razem na dzisiejszym odcinku. 22 tysiące soli. Odblokowane osiągnięcie The Ziggurat. No, powiem wam, że to było dosyć niespotykane. Przyzwyczaiłem się, że bossowie zazwyczaj padają w miarę szybko, że my zadajemy naprawdę potężne obrażenia, a tu zong, dosyć potężny zong. Dobra, ekwipunek i co dalej? Zaraz sobie przeczytamy, zaraz opis. Uschłego króla. Prochy uschłego króla, niegdyś dumnego władcy, który pogrążył się w paranoi i obłędzie, a ostatnie lata ukrywał się w ziguracie prochów. Stał się stworzeniem wzbudzającym strach i użalającym się nad sobą, które nieustannie atakuje wyobrażone demony palącym płomieniem. Okej. Okay. Swoją drogą, dawno nie było, wiecie, czego? Ukrytych drzwi. O! A ty to kto? I zobaczcie, chyba kolejne piętno będzie, ale zanim otworzymy sobie skrót i pogadajmy sobie z tym panem. Ha? Więc go zabiłeś. Zabiłeś króla. No tak? Co za ulga. Ale czy to jakiś sen? Ten ziggurat, w którym jesteśmy, przypomina mi wielki grobowiec wybudowany przez króla słońca z Kulka As. To w Kulka As pobierałem nauki, aż do misji. Mieliśmy płynąć na zachód, żeby zawrzeć sojusz poprzez małżeństwo. Tak mi się wydaje. I chyba możliwe, że był z nami, bo przecież, hej, mamy uzyskać tą księżniczkę. Nie, źle. Mieliśmy płynąć na wschód, do Livenu. Mieliśmy zawrzeć pokój z cytadelą ognia i nieba. Król Kulka As właśnie ogłosił sojusz z Askarią i oddał cześć nowym bogom. Oddał cześć nowym bogom. Dla zgromadzenia czarodziejów nadeszły złe czasy. Więc popłynęliśmy, ale rozpętał się sztorm. Wyrzuciło mnie na brzeg. Chyba nie ocalał żaden z moich znajomych, czarodziejów. Kiedy trafiłem na ten ziggurat, pomyślałem, że oszalałem. Ale czarna magia nie jest mi obca. Wyobraź sobie smoka, który czerpie siłę zniszczenia narodów. Demona, który gromadzi. Tak potężna istota może zamieszkiwać tę wyspę. Albo ta wyspa jest demonem. I żywi się. Pochłania mężczyzn, kobiety, dzieci, i królów i narody. To też jest kolejny motyw Souls and Sanctuary. Zauważcie, że wiele NPC-ów wspomina o tym, że pewne miejsca albo czasy się ze sobą jakoś splatają, bo niektóre miejsca nie powinny tu być. Na przykład ta jedna łowczyni, która była na bagnach, tak? Wspominała o tych czerwonych barierach, że wiedza na temat powstawania ich zaginęła dawno temu. A mimo wszystko one tutaj są. I ktoś musiał je stworzyć. Pytanie, kto? Chcę, żebyś pomógł mi zbadać moją teorię i mam coś, co ci w tym pomoże. Oto coś dla ciebie. Może parzyć, ale tylko chwilę. W końcu wszystko, co wspaniałe, wykuwa się w ogniu. Proszę bardzo, odblokowano osiągnięcie Stort? Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że chyba mamy wszystkie już piętna. Piętno impetu. Jeśli znajdziesz ruiny świątyni, przekonasz się, że moja teoria jest prawdziwa. Zgadzasz się? W sumie czemu nie? Oczywiście, ta wyspa to cmentarzysko cywilizacji. Znalazłem ruiny świątyni. Dotrzemy do sedna. No dobra, ruszamy dalej. Skoro mamy wszystkie piętna, przy okazji, co te piętno robi? Moc słowa zawarta w piętnie daje noszącemu władzę nad siłą pędu. Pozwala wykonać wypad w powietrzu. Naciśnij RT, gdy jesteś w powietrzu. Zaraz zobaczymy. Ej, zobaczcie, faktycznie. Tylko, o, żebym się tutaj nie spadł, nie? Tylko tak, mamy trochę soli. Przy okazji, my chyba już tu byliśmy. Jakby od tej strony. Mam takie dziwne wrażenie. O! Wykorzystałeś dar ode mnie do odkrywania i podbijania. Cieszę się, że mogę wywrzeć wpływ na twoją podróż. Światło księżyca zawsze było moim przyjacielem. Teraz ciebie również mogę nazwać przyjacielem. I mamy jego set. Przy czym, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jego opancerzenie, ale jeżeli przypomnicie sobie NPC-a, który był w Dark Souls 2 za fałszywym Orsteinem lub jego naśladowcą, albo on, albo nim faktycznym, różnie może być, no to on ma podobny set. A nie wiem, może wstawię tutaj coś, żebyście zobaczyli, nie? Porównali, ale wydaje mi się, że tak. Dobra, zobaczymy sobie jego set.
tak mi się przynajmniej, że to jest jego. Stella Soprana, błękitne szaty z aksamitu, zdobione wspaniałą złotą szarfą i naramiennikami. No lekki pancerz. Nic specjalnego. Nic specjalnego dla nas, moi drodzy. O, witam. No te. Witam, witam. Powiedziałbym, że czy o zdrowie pytam, ale to byłoby naprawdę słabe. No tego się nie spodziewałeś, co? Dobra, pozbieramy sobie jeszcze troszeczkę soli i pukiel włosów. Co prawda nie mam pojęcia po co, bo już raczej nie będziemy używać tego do ulepszania, ale kto wie, może trafi się coś nowego. I dokąd nas to zaprowadzi? W sensie, chyba pamiętam. Zaraz, tutaj przyszliśmy skąd? Tu przyszliśmy, moi drodzy, z... Czyżby to było miejsce... Tutaj... Te lochy pod zamkiem? Czy tu nie było tak? Mamy to. Oczywiście sobie odpoczniemy, awansujemy obowiązkowo. Całe dwa, czy trzy poziomy? Trzy. I drzewko umiejętności. I teraz, kurczę, przydałoby się dać jeszcze wytrzymałość co nieco. I chyba to nawet było coś o wytrzymałości. Ale możemy dać sobie kapłana klasy trzeciej. To kosztuje aż trzy tutaj punkty, trzy te perły. Ale dobra, wiecie co? Niech będzie. Przede wszystkim mamy nowe tutaj już modlitwy odblokowane. Jak na przykład oczyszczenie, nie, to jest modlitwa, o tutaj, eteryczna interwencja, ataki magiczne, to może być dobre, jeżeli trafimy na bossa, który posługuje się magią. Ciekawe, czy ogień jest liczony w magię, ale wydaje mi się, że tak. Dodatkowo mamy coś jeszcze, a nie, to jest magia. Czy mamy coś, modlitwę jakąś jeszcze inną klasy trzeciej? Chyba nie. Chyba nie. A ty nam coś sprzedasz? Poznaj modlitwy. Nie, już nie masz nic. No trudno. No trudno. Tylko teraz... Albo nie, pójdziemy sobie tutaj. Jeszcze jest jedno miejsce, które chciałbym sprawdzić. Które w zasadzie troszeczkę sobie olałem, że tak się wyrażę. Brzydko. Mianowicie swego rodzaju taką twierdzę, którą odkryłem stosunkowo niedawno. No i chętnie bym znalazł właśnie tego NPC-a, który chciał ten worek ziemi, bo tak jak pamiętam, że on chciał. To dosyć charakterystyczne. Far Beach, daleka plaża. I teraz tak, możemy zejść na dół. Zaraz, czy ja tu byłem? Chyba nie, no nie byłem, bo mamy tutaj przede wszystkim załóż ikonę, więc no raczej bym to założył. Więc oczywiście święcimy to miejsce w imię naszego obrządku. Doskonale. Czy możemy kogoś tutaj złożyć w ofierze? Niby możemy. Pytanie tylko, czy jest sens? Wydaje mi się, że nie. I teraz tak, dokąd zejdziemy tutaj? No kurczę, powiem wam, że... Zaraz. A gdzie ja jestem? Tu chyba mamy nagrobki. No, mamy nagrobki innych graczy. Tu mamy drabinkę. I tu coś jeszcze mamy. No zaraz zobaczymy. Jeszcze troszeczkę czasu mamy, więc wydaje mi się, że możemy spokojnie sobie poeksplorować to miejsce. Mamy srebrny liść. Ziggurat prochów. Nie, to jest łańcuch, więc podejrzewam, że to jest winda, którą można jakoś uaktywnić. Skok prawdopodobnie skończy się moim zgonem, więc nawet nie próbuję. No, trochę szkoda by było. Nawet bardzo szkoda by było. A, właśnie. O, to możemy zdjąć, to są niepotrzebne. Nie w tej chwili. Ale tu możemy sobie zejść. Oho. Oho. Trochę mrocznie. Trochę mrocznie. Wezmę sobie światłość. Na pewno wiem, że wiara, ogólnie tutaj mądrość, zwiększa możliwości modlitw, tak? No wiadomo, skaluje. O! Brzezina? Pitchwoods? Tylko zaraz, czy ja... A zaraz. A właśnie! Dzięki nowej umiejętności możemy to zrobić. Bez tej umiejętności byłaby trochę lipa. Kurczę, widzieliście? Coś było nade mną. Pamiętam te cholery.
tylko nie pamiętam skąd one były. Bursztynowa figurka, fajnie. A tu? Cyk. Nie no, fajna jest ta umiejętność, tylko trzeba... Oho! Kolejne cholery. Dobra, jedna padła. I druga. Niedużo niby soli dają, ale nie narzekam. Pięknie. Teraz w zasadzie mamy wszystkie piętna, to znaczy, moi drodzy, że w zasadzie każda ścieżka stoi przed nami otworem, o ile oczywiście ją znajdziemy, nie? O nie, 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 nie. Wiecie co? Teraz właśnie ta modlitwa ochrony przed magią by się przydała, nie? Ale dobra, udało się szybko załatwić. Skrzynia soli. I szara perła. Oho. Kurczę, i teraz... Gdzie my jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Mam, możemy zejść na dół, to mi wygląda troszeczkę jakiś skarb. Więc no chyba trzeba to wykorzystać, nie? Dużo soli nie mamy, więc... To mi wygląda bardziej jakbym mógł tam wejść, to znaczy w sensie tutaj wejść, a nie zejść. Bo my nie możemy sobie tak zejść. Kurczę, dokąd ja idę? Czuję się dosłownie jak dziecko we mgle, wiecie? Dobra. Przynajmniej wiem, że ta cholera padła. Nie, serio, ja mam wrażenie, że ja chodzę w kółko. Ale może to jest tylko takie wrażenie. Oho, znowu te cholery. O nie, 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 nie. Mają szybki ten atak, wbrew pozorom. Nie, 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 nie. Trochę mnie tutaj z wytrzymałości zjadło, ale dobra, mamy. Mamy, mamy je. Kusza krwiodrzewia. No niestety, nie jesteśmy łowcą. I zobaczcie, i znowu. Gdzie ja kurczę polazłem? Ależ to jest loka... Doskoczę. Pięknie. Zaraz, mimik? Nie, no chyba nie. Raczej nie daliby mimika w takim ciasnym miejscu. Brunatne rękawice. Ej, a mi to coś przypomina. Opasły kubrak przypominający z wyglądu ziemniaka. O Jezu, kochany. Mamy nawiązanie do pana cebuli. Tylko, że tutaj zamiast pana cebuli mamy pana ziemniaka. Upleciony z rurkowłókna. Osobliwej tkaniny z liwenu, tworzony przez... Układanie warstw poddanych obróbce włókien konopnych z cienką siecią rurkorzeni. Powstaje w ten sposób gruby, niezwykle wytrzymały materiał. Naszywka na kołnierzu nosi napis wykonano w Kadanii. No jest słabszy od tego co mamy i zdecydowanie cięższy. Ale moi drodzy, powiem wam, nie no serio, to jest po prostu taki Souls of Sanctuary, jeśli chodzi o pana cebulę, tak? Tylko tu będzie po prostu pan ziemniak. Mamy pana ziemniaka, po prostu. I znowu przejście. Ja się skręcę, gdzie ja idę? Dokąd zmierzam? I teraz wyobraźcie sobie, że ginę, nie? W jakiś głupi sposób. Szara perła, dzięki. Taki w mój sposób, wiecie o co chodzi, nie? I teraz zasuwać tu od nowa. Ależ to byłoby wredne. Ależ to byłoby w stylu soli i sanktuarium. Pięknie. Mamy cię. Oho. Tylko pytanie, gdzie my kurczę jesteśmy, no. W sensie... O nie, już myślałem. Całun... Nie, całunowy talizman. W sumie dawno nie było talizmanu. Dodaje do twoich ataków obrażenia od mocy tajemnych. No to jest bardziej chyba dla maga, wiecie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdyby to były obrażenia od właśnie świętości, coś takiego, w stylu paladyna, wiecie o co chodzi, tak? To wtedy to miałoby ręce i nogi, ale... Tutaj... To jest chyba bardziej dla maga. Oho. Można zeskoczyć. Nie no, super moi drodzy. Jak ja mówię... A zaraz. Nie. Ale wiecie co? Zaraz, raz... Dwa, trzy. Nie.
Myślałam, że zginę. Myślałam, że zginę, serio. Zabójczy. Zabójcze obrażenia uniknij. Serio? Zabójczy? Aha, to jest wróg. Mamy, pięknie. Jakiś słabi ci wrogowie. Aha! Wrzeciotwór. Ja cię kręcę. Słabi. No, słabiutcy. Dobrze, moi drodzy. Postaramy się tam wrócić w następnym materiale. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze i ewentualnej subskrypcji. No i cóż, moi drodzy. Żegnam was i życzę miłego dnia lub wieczoru. Także do usłyszenia.